cześć, witajcie. Dzisiaj vlog z oprysku. Mamy bodajże dzisiaj 20 października. Dzisiaj rano tam pakowaliśmy w rękaw to, co wczoraj kosiliśmy, bo ogólnie wczoraj po 23 skończyliśmy kosić kukurydzę na ziarno. I dzisiaj już spakowane w rękaw i niech się kisi. Mam teraz chwilę czasu, to opryskam sobie oziminy, będę je odchwaszczał. Warunki są jakie są tutaj. Tutaj tak się nie topi, ale tam wcześniej był kawałek, gdzie troszkę pożnąłem niestety. Na następny kawałek zajedziemy, tam będzie najgorzej. No i zobaczę, czy ja tam zdołam opryskać, czy nie. Tutaj znajdujemy się na pszenicy, pszenica apostel. Bezorkowo, pewnie widać po resztkach korzniwnych. Bezorkowo, ładnie tutaj rośnie, naprawdę jest rozkrzewiona. Później wam wyjdę, to pokażę. Może na kolejnej działce. Odchwaszczamy, no już termin dawno. Już nas goni tutaj bodajże do 3 liścia. Ogólnie to stosuję, tak zaraz powiem co stosuję. Stosuję środek Expert Med. Dawka 0,3 kg na hektar. I dodatkowo Legato Diflufenican 0,1, dokładnie tam bodajże 0,11, no bo 1 litr wlałem na 9 hektarów. Środek Legato, już mówiłem, Diflufenican, a Expert Med za chwilę sobie sprawdzę dokładnie, bo z pamięci już nie pamiętam. Już mówię. W środku Expert Med mamy metrybuzynę oraz flufenacet, czyli taka mieszanka, że powinno się obejść bez poprawek na wiosnę. Bo teraz mamy dobre warunki do pryskania, bo jest wilgotno, a głównie ten środek działa doglebowo. Jest pobierany głównie przez korzenie, tylko w niewielkim stopniu przez liście. Najlepiej wykonać ten zabieg do 3 liścia, tutaj 3 liść. Później dokładnie wyjdę, to wam pokażę. 3 liść już tutaj dawno się rozwinął. Taka mieszanka pójdzie na pszenicę i na pszenżyto. Na jęczmień o zimie kupiłem kompleksowy środek Bacaria Trio. Czyli tam bez mieszania, no i zobaczę po którym środku będzie bardziej czysto na wiosnę, czy będą konieczne te poprawki, czy nie. Już chwasty nam się pojawiają, widać, no jednak wilgoć sprzyjała tutaj rozwinięciu chwastom. I no już widać i przytulie, i fiołka. Także teraz zwalczamy. Pozbywamy się konkurencji z pola już na jesień. W zeszłym roku pryskałem również na jesieni, no i bez poprawek się obyło. I wam powiem też szczerze, że tak czysto to jeszcze chyba nie miałem na polu. Naprawdę było czyściutko. A pryskałem wtedy nawet później, bo w listopadzie, tyle że innymi środkami. Dobra, bo tu nam się pole zwęża. Tam sąsiada, to on mnie tam nic nie powie, trochę może tam lecieć, ale już sobie rozłączę. Tutaj pod skosem trochę droga, ale tak sobie zajdziemy. Rozłączę najwyżej. No i dobra. Oj, oj. Dobra, rozłączamy. Włączę sobie tę sekcję i tak tam będę rozłączał. Podniesiemy belkę. No ja dopiero pierwszy kurs teraz, ogólnie trzecie pole moje, ale pierwszy kurs dopiero. To jeszcze tak wiecie, się nie obyłem z tym opryskiwaczem. Co uruchomienie, to uruchomienie, ale jednak teraz pierwszy raz sam jestem, to jednak wiecie, jeszcze tak trzeba w prawie po prostu nabrać kilka ładnych hektarów opryskać. Dobra, na kolejnej działce się widzimy.
Tam będzie również pszenica, tyle że po orce. Tak się prezentuje zestaw. Jesteśmy na tym polu po orce, gdzie jest również pszenica apostel. Zobaczymy, jak to wygląda. Ogólnie bałem się, że nie wyrobię się w terminie, ale patrzę, że dopiero 3 liścia puszcza, więc jest ok. Się bałem, że będę musiał pryskać na wiosnę, ale no jeszcze nie jest źle, zaraz zobaczycie, troszkę kolejna zostaje, najgorzej właśnie na glinie. No, może wyrwiemy sobie. On tutaj dopiero zaczyna, dopiero wypuszcza, tutaj też przężyto, troszkę już bardziej się, już przężyto 3 liścia puszczało. Dużo wcześniej, gdzieś tydzień temu oglądałem, to tam na pewno troszkę będzie lepiej to wyglądać. No i co, pszenica, troszkę bałem się, że będzie za gęsto, no ale zalecano tam 4 jednostki siać po 44 kg. Bałem się, że będzie za gęsta, ale chyba myślę, że jest jeszcze w miarę ok. Wiadomo, jeszcze ona przed zimą tutaj się dokrzewi, jeszcze będę dolistnie odżywiał przed zimą, pewnie w listopadzie starterem. Nie wygląda to źle, tam na dołku było mokro, ale przeszedłem. Gorzej tu, o może tam pójdę do tamtego siada, tam się więcej pożnęło, to zobaczycie, jak to wygląda tam. Pasty już widać, więc termin jest jak najbardziej ok. Te okno pogodowe wykorzystujemy, zobaczcie, tutaj fiołek polny. No jest tego wszędzie cholerstwa. Teraz myślę, że po tym oprysku to przyhamuje. No zobaczcie tutaj, troszkę siada, gorzej by było z pełnym. Teraz ja już mam pusty, troszkę usiadł. Okej, zobaczmy, jak rozstaw w ogóle to silnika widziałem, myślę, że będzie w miarę. Tutaj się mieści, tutaj troszkę idzie porządku. O opryskiwaczu mówię, ale a i tak ciągnikiem trochę na to najeżdżam, więc niech już tak zostanie, już tam nie będziemy się bawić, rozstawu zmieniać. Chyba, że z czasem do klasa będą wąskie opony. Jak na razie różnic nie widać, no w tym roku było wilgoci pod dostatkiem, więc między orką a bez orką różnicy dużej nie ma, praktycznie no w ogóle nie ma. Zresztą widzieliście. A co miałem mówić? Gorzej właśnie jakby było sucho. To by może troszkę były lepsze wschody, bo bez orce, ale no w tym roku wschody to naprawdę były super. Teraz niech to się wszystko jeszcze krzewi przed zimą, no żeby nie za dużo się tylko rozkrzewiło. I co, pozostaje tylko jeszcze jesienne odżywianie dolistne. Gdzieś pewnie, nie wiem, za 2 tygodnie około. No na początku listopada gdzieś tak pewnie. I co, później liczyć na łagodne przezimowanie, na korzystną zimę i tyle. Jeszcze dla was nagram coś pewnie, pokażę wam pewnie przężyto i jęczmień jeszcze. To taki będziecie mieli jeszcze szybki look na pozostałe moje zboże, jak to powschodziło po nowym siewniku i tak dalej. Jak to wygląda, jak moje oziminy wyglądają, zobaczycie. No i co, widzimy się później.
jestem tutaj na działce z Sprzężytem. Sprzężyto Porto bezorkowo, no nie zobaczycie pewnie jak ono wygląda dobrze, bo już się ściemniło. To już ostatnia działka i Sprzężyto pszenica będzie opryskana, czyli praktycznie można powiedzieć, że już gdzieś 18 hektarów opryskałem w tej chwili. I moje wrażenia naprawdę bardzo super. Tak jak mówiłem we wcześniejszym vlogu, przeskok tutaj jest niesamowity, no te sterowanie tymi sekcjami, no ja wcześniej tego nie miałem, tak, to dla mnie to jest naprawdę, jakby to powiedzieć, no dla mnie, no teraz to już, no wygoda jest teraz, tak, wcale inaczej się pryska. Ogólnie bardzo podoba mi się praca tej belki. Super nam kopiuje teren. No i też jak gdzieś na miezy tam były krzaki, to nie musiałem składać. Otworzę, bo siwa brudna. Niestety ciemno jest z boku i nie widzę gdzie, nie widzę gdzie następna ścieżka jest. Na miezy jak gdzieś były jakieś krzaki, to nie musiałem składać, automatycznie tamta lanca skrajna się odgięła, tam jest to zabezpieczenie, także naprawdę spoko opcja jak gdzieś na miezy, nie wiem, mamy krzaki albo słup, no tylko wiadomo, musimy trochę wolniej iść, to nam się automatycznie odegnie ładnie. Nie mam oświetlenia, ale zobaczcie, LEDy myślę, że dają radę z klasa. Nie wiem jakie to LEDy, ale chińskie, bo radio zagłusza. Tyle, że ta LEDa świeci na tamtą stronę, a ta na tą. Tak, tylko tak mogłem to skonfigurować i no i tak wyszło. No ale myślę, że ładnie. Przede wszystkim widzę, czy któraś dysza się nie przytkała. No ale minus jest tak, że nie widzę ścieżek, no i nie widzę też gdzieś na klinie, tam pryskałem wcześniej, w którym miejscu rozłączać sekcję. Mamy jeszcze 200 litrów, czyli gdzieś jeszcze hektar. Możliwe, no pewnie starczy tak na styk. Tyle ile było wlane, tyle wyjdzie równo. I co, jutro będę kończył oziminy pryskać. Zostanie mi jęczmień ozimy. Nie wiem, czy coś dla was nagram. No może nagram, zobaczycie jak te Galileo wygląda, jak się ładnie krzewi. No zobaczę, czy wezmę kamerę, czy będzie się ładować na później. Nie wiem, co później będę robił. Pewnie gdzieś tu, dobrze? Dobrze. No te ścieżki to dużo dają, wam powiem. No teraz po ciemku to ja bym nie opryskał bez GPS-a, bez ścieżek. Także dobra, pewnie zobaczymy się jeszcze jutro, wam pokażę jęczmień o zimy. A jeśli nie, to po prostu będzie koniec tego vloga.